Nie kupuj kaszy w worku. Dlaczego nie kupować kaszy w woreczkach i dlaczego nie gotować kaszy ani ryżu w woreczkach plastikowych? Cały problem z gotowaniem ziaren, czy to będą właśnie strączki, czy to będzie ryż, czy to będzie kasza, w takich woreczkach jednorazowych, plastikowych, jest taki, że w momencie, kiedy gotujemy te ziarna, to gotujemy je w dużej ilości wody w garku, wrzucamy te torebki z kaszą i po ugotowaniu odlewamy bardzo dużą ilość wody. I teraz ten odwar z kaszy to jest tak naprawdę bardzo dużo wartości odżywczych, które w tej kaszy były. Ponieważ gotowanie w woreczkach powoduje, że wszystkie te wartości wychodzą do tej wody i nie mają czasu z powrotem wsiąknąć w tą kaszę, tylko są odlewane w dużej mierze do zlewu. W momencie, kiedy gotujemy kaszę nie w woreczkach, tylko luzem, czyli wsypujemy szklankę kaszy i do tego dodajemy dwie szklanki wody, to gotujemy na wolnym ogniu taką kaszę i po zakończonym gotowaniu zostawiamy to pod przykryciem i pozwalamy na to, żeby ta woda cała wciągnęła się do kaszy. Czyli tak naprawdę nic nie wylewamy do zlewu. I dlatego właśnie nie kupujemy kaszy w woreczkach plastikowych.